Kolejne państwo, Gruzja, ogłosiło ustawę zakazującą tak zwanej tranzycji dzieci i chroniącą młodzież, dzieci przed propagandą homoseksualną. Dewiacje seksualne i te zachowania nie będą mogły występować w filmach ani w książkach i nie tylko dla dzieci. W kodeksie Gruzji jest zapisane wyraźnie, że małżeństwo to jest instytucja wyłącznie między kobietą a mężczyzną i dodali, że jednym, bo oni mają islam tam błąkający się. Tak się zastanawiam, dlaczego my, jako Polska, nie mogliśmy czegoś takiego wprowadzić? Dlaczego my wprowadzamy takie ustawy? W Bułgarii, w Gruzji, na Węgrzech. Zdrowy rozsądek się skończył? Nie powinno w ogóle być ustaw, tylko powinien wystarczyć zwyczajny wstyd. Żeby przyszedł tatuś i opowiadał, co on z mamusią robi, żeby było więcej dzieci. Uznalibyśmy, że to jest molestowanie dzieci. Jak przychodzi zboczeniec z piórami w tyłku, to jest co? Przy takim tempie, w jakim teraz narasta przybywanie migrantów do Stanów Zjednoczonych i to, że ci migranci bardzo szybko się legalizują, to się zaraz okaże, że oni będą tą najważniejszą grupą, która będzie przeważała wybory na rzecz demokratów, którzy te granice otwierają. To tempo przypomina legalizowanie Ukraińców w Polsce. Trzeba odbić Polskę, to świat się nie kończy. No, jeżeli Ameryka padnie, to tak jak Bizancjum kiedyś padło i Egipt starożytny padł kiedyś. No dobrze, to odbijamy Polskę.